Cześć, tu Mamik. Pokażę Wam Kopenhagę, o co chodzi. Bardzo prosta gierka, w której gramy do 12 punktów. Jeśli któryś z graczy zdobędzie 12 punktów, gra się kończy. Bądź jeśli tu nam wyjdzie karta końca gry, która jest stosowana gdzieś na spód talii. W grze mamy dwie opcje. Albo pobieramy dwie karty. Karty pobieramy w ten sposób, że muszą sąsiadować koło siebie. Tak, czyli jak wezmę tą czerwoną, muszę wziąć jedną z tych fioletowych. Limit kart na ręce to jest 7. Druga opcja to jest, wydajemy te karty tutaj, a po to, żeby wziąć te tetrisowe kafelki. Czyli jak wydam, powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych, no to mogę tutaj wziąć sobie to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Wkładamy sobie w miejsce, które nam tutaj pasuje. W ten sposób, żeby nie nachodziło oczywiście na siebie. Jeśli zakryjemy tutaj tą tarczę, bierzemy tutaj bonus. Bonusy są takie, że możemy dobrać dodatkową kartę, zniżkę i inne, bądź takie pojedyncze okna, kratki. Układamy to wszystko po to, żeby punktować. Jeśli zasłonimy rząd w ten sposób, że będą wszystkie okna, mamy dwa punkty. Jeśli gdzieś będziemy mieli dziurę, czyli takie puste, mamy jeden punkt. A bądź kolumnę, w kolumnie jeśli będą wszystkie okna, mamy cztery punkty. Jeśli nie, dwa punkty. Także jak te miejsca tutaj zasłonimy, mamy tutaj ten bonus. Powiedzmy, że ja sobie wydam to. Teraz mam możliwość kładzenia. Kładę tak, w ten sposób. Klikam OK. Tak. Tu. I dostałem dwa punkty. Tak gramy do 12 punktów. To wszystko. Dzięki i do następnego.